Michał Pisarski, Komputer Świat. Jesteśmy w piwnicach Pałacu Prymasowskiego. W tej właśnie oryginalnej scenerii firma LG postanowiła zapoznać nas ze swoją ofertą projektorów na 2016 rok. Co zobaczyliśmy? Zapraszamy. Małe projektory LED-owe od LG wracają do polskich sklepów. Nowa seria urządzeń ma cechować się niewielkimi gabarytami, dobrą jakością obrazu oraz długą żywotnością. Według producenta jedna lampa LED wystarczy na około 30 tysięcy godzin pracy, czyli 4 godziny codziennych seansów przez 20 lat. Zaletą projektorów ma być też niski pobór mocy. Model PA1000 jako pierwszy projektor LED o jasności 1000 ANSI-lumenów pobiera mniej niż 100 W energii. Tyle, ile dość niewielki telewizor. Tego niestety nie mogliśmy zweryfikować, za to dokładnie przyjrzeliśmy się działaniu urządzeń w akcji. Musimy pogratulować LG odwagi, ponieważ ceglane zakrzywione ściany i sklepienia piwnic Pałacu Prymasowskiego nie są przecież wymarzonymi warunkami pracy dla tego typu sprzętu. Wszystkie LG Mini Beam radziły sobie jednak bardzo dobrze. Oferują przyzwoity obraz i potrafią podołać nawet zakrzywionej powierzchni. Podobał nam się fakt, że organizatorzy wydarzenia pokusili się o inscenizacje prezentujące potencjalne sposoby wykorzystania sprzętu. Mogliśmy więc na przykład usiąść na leżaku przy namiocie i przekonać się o tym, czy mini projektor to dobry pomysł na wycieczkę, czy położyć się wygodnie na kanapie i obejrzeć mecz piłkarski. Przejdźmy jednak do konkretów. Najmniejsze z prezentowanych urządzeń to seria LG Mini Beam Nano. LG PW300 kusi niską wagą i stylistyką utrzymaną w klimatach retro. Nieco droższy LG PW550G zapewnia z kolei jasność na poziomie 550 ANSI-lumenów, potrafi odtwarzać materiały wysyłane bezprzewodowo z tabletu czy smartfona za pomocą technologii Miracast i działa z zewnętrznymi głośnikami Bluetooth. Oba modele łączą wbudowana bateria pozwalająca na około 2,5 godziny projekcji oraz rozdzielczość wyświetlanych materiałów 1280x720 pikseli. Tańszy wariant kosztuje 1599 zł, a ten dla bardziej wymagających 1999 zł. LG Mini Beam PW700 oraz PA1000 należą już do wyższej linii projektorów. Świadczy o tym choćby jasność, odpowiednio 700 i 1000 ANSI-lumenów. Wysoki kontrast, maksymalna przekątna obrazu wynosząca około 100 cali oraz obsługa materiałów wyświetlanych w 3D. Tu mamy już dostęp do kinowych doznań, do tego przy zachowaniu przenośności. Ceny od 2400 do 2700 zł. Najbardziej zaimponowały nam rzecz jasna propozycje flagowe, szczególnie krótkoogniskowy PF1000U, któremu wystarczy odległość kilkunastu centymetrów od ściany, by dostarczać obraz o wielkości 60 cali. To bardzo wygodne rozwiązanie, bo aby sprawić sobie domowe kino, nie trzeba przystosowywać do niego całego pokoju. Poza tym znajdziemy tu rzecz jasna rozdzielczość Full HD, moduł Bluetooth, wsparcie dla Miracast, a nawet tuner DTV. Zakup PF1000U wiąże się niestety ze sporym wydatkiem, około 5400 zł. To oczywiście nie wszystko, co pokazał koreański producent. Omawiane tu projektory, a także kilka innych pojawią się w sklepach jeszcze w maju. Przyznajemy, że do gustu przypadł nam zarówno sposób prezentacji sprzętu, jak i na pierwszy rzut oka same urządzenia. Mikroprojektory, przynajmniej dla pewnej części użytkowników, mogą bez problemu rywalizować, a nawet wygrywać z telewizorami. Na pewno postaramy się przyjrzeć im się jeszcze bliżej.